I znak najwyższy, że czas na popołudnie net, w Radio Wnet na 87.8 FM w Warszawie, 95.2 FM w Krakowie i na www.net. FM Łukasz Jankowski, Witam Państwa bardzo serdecznie. Ciepło, przynajmniej w Warszawie bardzo ciepło. Tak spacerowałem po mieście między Sejmem a redakcją. Redakcją a Sejmem to myślę, że spokojnie w słońcu było powyżej 20 stopni, bo trzeba było zdjąć płaszcz, zdjąć marynarkę i spacerować się w koszuli, ale pod krawatem. Pod Warszawskich, co niech nas nie zmyli, że to jest jednak jesień, to jest 22 października. Mam ważną informację w tym zakresie dla Państwa. W Bieszczadach żubry wędrują do miejsc zimowania, a no, to jest nieodzowny znak, że jednak zima kiedyś do nas przyjdzie. Te bieszczadzkie żubry to jest tak, że lato spędzają sobie w górach i w wyższych partiach, a na jesieni schodzą do cieplejszych miejsc, do dolin, gdzie zimują i ten redyk, swoisty redyk żubrów się rozwija rozpoczął, więc kiedyś, skoro w Bieszczadach jakaś jesień się zaczyna, to może i w Warszawie, i w Krakowie też się co nieco oziębi. Co do informacji politycznych, też istotnych, może nie tak jak pogodowe, ale też mimo wszystko istotnych, no to tak. Parlament Europejski zajmie się dziś projektem unijnego budżetu na rok przyszły. Państwo dobrze wiecie, jeżeli słuchacie Radia Wnet, to wiecie, że Rada Europejska nie ma jeszcze pełnej zgodności, jak ten budżet ma wyglądać, ale te negocjacje, oficjalne dyskusje już Ruszyły siedmioletnia perspektywa na rok przyszły, na lata. No dobrze, przejdźmy teraz po południówne. To 16.10 do publicystyki w studium Marek Pęk, wicemarszałek Senatu, szef struktur Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie. Dzień dobry. Dzień dobry. No to jak? 6 do 3 wygrywacie w protestach wyborczych. A, to, to nie chodzi o wyścig w, w protestach. Chodzi o to, żeby rzeczywiście zbadać te y, sytuacje wyborcze, które budzą uzasadnione wątpliwości. No my mamy takich rzeczywiście kilka, a takie podstawowe, y, taka podstawowa wątpliwość polega na tym, że y, równocześnie z bardzo niewielką przewagą głosów, która rozstrzygnęła wynik wyborczy, pojawia się nadspodziewanie wysoka ilość głosów nieważnych. Też ja wyjaśniłem, bo ja może użyłem zbyt dużego skrótu myślowego. Prawo i Sprawiedliwość wczoraj złożyło sześć protestów wyborczych co do wyborów do Senatu, w sześciu y, kolejnych okręgach dwóch dookoła Kalisza, jednego w Koszalinie, jednego w Katowicach i jeszcze kilku, których w tej chwili Kalisz, Kalisz, Toruń i konin. W takich okręgach sześciu Państwo złożyli, a platforma tylko w trzech złożyła protesty wyborcze to jest wiele niej górze. To jest w okręgu Pabianickim i to jest w okręgu jeszcze jednym, którego w tej chwili nazwy już nie pomnę. Niemniej największe partie zabrały się za sprawdzenie wyborów. No tak, co do Platformy, to, to może mała uszczypliwość, bo jeszcze wczoraj słyszeliśmy, że złożenie protestu to <coughs> wręcz działanie bezprawne i niedemokratyczne, podważanie wyniku wyborów. Dzisiaj już słyszymy o tym, że oficjalnie Komitet Wyborczy Platformy składa takie, takie protesty. No cóż, jest taki instrument prawny, jest to element kultury prawnej, jedna z instytucji prawa wyborczego. Jeżeli ktoś ma takie wątpliwości, ma podstawy, może z tej instytucji skorzystać. Decyzje co do ważności tych wyborów podejmie sąd. Okej, okay, tylko że politycy Platformy mówią: My mamy przesłanki. My mamy jasne dowody, że w tym okręgu na przykład ktoś miał inne logo, niż powinien mieć, albo w innym okręgu szereg głosów oddawano skreślając logo, które było zakreślone w kwadracie, a nie, a nie kratkę obok kandydata. To są jakieś przesłanki, a Wy macie tylko nadzieję, że się inaczej policzy głosy. Platforma zawsze tak mówi, że to jest taka polityczna moralność Kalego, że że kiedy ona ma jakieś problemy, ma jakieś wątpliwości, to wtedy, jak to się mówi, językiem prawniczym jest w prawie. Natomiast wtedy, kiedy prawo i sprawiedliwość używa tych samych instrumentów, no to jest to zawsze nieuprawnione. Natomiast Tylko panie że redaktorze jeżeli... wyborcze muszą być jakieś, mieć już Jaką macie podstawę? Panie redaktorze, jeżeli widzimy zasadniczą statystyczną dysproporcję, bardzo odbiegającą od pewnej średniej statystycznej, że w danym okręgu jest bardzo duża ilość nieważnych. Głosów, a równocześnie dystans między zwycięzcą i przegranym w wyborach do Senatu jest znikomy, bo przypominam, że chociażby w okręgu, w którym wygrał pan Gawłowski, to jest. No to jest 3, 320 głosów. 320 głosów. No więc jak na, jak na wyniki senatorskie, nieważne które mają po 100. Nie, nie, nieraz, nieraz jest po sto kilkadziesiąt tysięcy. Przecież ja chociażby miałem 122 tysiące głosów, yy, uzyskałem do, do, do Senatu. No to jest to jednak poważna wątpliwość. Trzeba to sprawdzić. Nie ma chyba i ważniejszej i bardziej skandalicznej przyczyny yy, wpłynięcia na wynik wyborczy, jak produkowanie nieważności. Głosów. No dobrze, tylko że to, jeżeli to się okaże, to Państwo dowiodą, że wyłoniona przez państwa PKW nie zdała egzaminu. No to, to, to się może zdarzyć. Sam proces wyborczy w tym roku przebiegał bardzo sprawnie, chociażby przypomnę, jak szybko uzyskaliśmy wyniki oficjalne, więc co do państwa. tylko jest najwięcej w historii protestów wyborczych. W tym składały się nie jakieś małe partie, bo tak było do tej pory, tylko dwie największe ugrupowania mają zastrzeżenia co do wyników do Senatu. No wynika to na pewno z tego, jeśli chodzi o Senat, że rzeczywiście wynik wyborczy jest, że tak powiem, o włos. Do tej pory mieliśmy taką prawidłowość w wyborach do Senatu, że Senat zdecydowanie wygrywała ta opcja polityczna, która nawet nieznacznie wygrywała Sejm. Przypomnę, że w zeszłych wyborach był to wynik, wynik taki, że mieliśmy na początku kadencji 61 jeden senatorów jako prawo i sprawiedliwość przy tym samym wyniku najniższym y, liczbowo, no, przeliczając ostatecznie na mandaty, no to jest, jest ten sam, prawda? Tylko tam były pewne inne uwarunkowania przy dotyczące niższej ilości głosów, przy niższej, niższej frekwencji i przy tym kręg. takim nieszczęśliwym, a dla nas szczęśliwym zrządzeniu losu, że SLD źle sobie policzyło swój próg wyborczy teraz był, i, i przepadł. Teraz był pakt senacki, teraz była jedna lista opozycji w większości okręgów do Senatu, teraz mamy taką sytuację, że państwo jesteście w mniejszości jeżeli policzyć PO SLD PSL i część posłów senatorów z niezależnych no tak ale nie zapominajmy również że jeżeli liczymy wyniki poszczególnych komitetów wyborczych no to Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do senatu bo jako komitet wyborczy uzyskało wynik 48 senatorów po drugiej stronie mamy kilka komitetów wyborczych mamy platformę mamy SLD mamy PSL i mamy czterech senatorów czworo senatorów niezależnych co łączy ten konglomerat, nazywany Paktem Senackim, jeden Bóg wie, wiemy na pewno, że łączy ich ja antypis. Wiem. Tak, nie do I, to jest, i to jest jedyna przesłanka. W związku z tym my, po pierwsze, honorując ten wynik wyborczy, mając 48 senatorów, mamy przede wszystkim prawo do tego, ażeby wystawić naszego kandydata na marszałka Senatu i spróbować to przeforsować w Senacie za pomocą głosowania. Mam nadzieję, że uzyskamy większość. To jest możliwe w wielu wariantach. Po pierwsze, trwają pewne rozmowy. Myślę, że jeżeli porozumiemy się z kilkoma senatorami co do jakiejś płaszczyzny programowej, takiej na przyszłość, to jesteśmy w stanie stworzyć większość. A po drugie, ja jeszcze, nie, ja, ja w mojej karierze senatorskiej nie przypominam sobie takiego przypadku, żeby na posiedzeniu plenarnym Senatu było 100 senatorów. Nawet na tym pierwszym posiedzeniu, poprzednim. Ale to było tu liczycie, tylko... że po prostu nie będzie takiej pełnej mobilizacji u opozycji? Widzimy, że po, naprzeciwko 48 senatorów prawa i sprawiedliwości stoi niezdecydowana i bardzo podzielona, niepołączona żadnym spoiwem ideowym, przywództwem grupa A, senatorów. A Lidia Staroni, pani senator, która wy, była, wygrana, była wybrana jako niezależna, wejdzie do waszego klubu, czy nie? To jeszcze zobaczymy. Natomiast w poprzedniej kadencji pani senator Staroń wielokrotnie wspierała Prawo i Sprawiedliwość, że chociażby przypomnę takie zagadnienia jak Prawo Spółdzielcze, które zawsze były oczkiem w jej głowie. Myśmy, myśmy wiele jej pomysłów, wiele różnych ciekawych zmian w prawie spółdzielczym przegłosowali. W związku z tym współpracowało się dobrze. Myślę, że w naturalny sposób tą współpracę powinniśmy kontynuować. Czyli będzie 409 senatorów dookoła Prawa i Sprawiedliwości i 50 No i wtedy to już jest tylko przewaga jednego. Możliwy jest również pad 50 do 50. No wtedy kluczową rolę na początku kadencji odgrywa marszałek senior, no ale trudno sobie wyobrazić, żeby marszałek senior kierował izbą bez końca. Ja tutaj jednak myślę, że w Senacie dziesiątej kadencji czeka nas jeszcze wiele niespodzianek. Żeby mieć tego jednego senatora więcej, no to, to trzeba kogoś pozyskać to już tak jest, że Państwo się pogodzili z tym, że się nikogo pozyskać nie uda? Nie, ja myślę, że sprawa nie jest przesądzona. Przypomnę, przypomnę że pan prezydent Andrzej Duda zwołał posiedzenie Senatu dopiero na 12 listopada. To jest jeszcze prawie trzy tygodnie czasu na, na rozmowy. Zobaczymy, jak przebiegnie kwestia wyłonienia rządu. Dobrze, ale jak te będzie... protesty to nie jest tak, że wy już się poddaliście, że nie udało się ani koalicji z PSL-em, ani przeciągnąć, nikogo nie, nie, nikogo nie Zależnego, więc trzeba jeszcze ich postraszyć tymi, tym liczeniem głosów powtórnym. Nie no, tu nie, ma, tu, 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 tu nie ma nic do straszenia. Jeżeli, jeżeli z, nasze protesty okażą się skuteczne, no to się po prostu zmieni wynik wyborczy i to y, radykalnie wz, wzmocni Prawo i Sprawiedliwość w Senacie. Natomiast Ale to ułatwia rozmowy czy utrudnia? Ja bym tego nie łączył, ja bym, ja bym tego na pewno nie postrzegał w, w, w charakterze jakiegoś straszaka. No po prostu wy, wykorzystujemy wszystkie możliwości, i te formalno-prawne, wynikające z, z prawa wyborczego, jak i te miękkie, polityczne, takie jak rozmowy, takie jak negocjacje. Nie A ma w tym nic, nic złego i nic nadzwyczajnego. No nie będę ujawniał tej, tej, tej kuchni politycznej, Ale z Panem rozmawiacie, czy nie rozmawiacie? Ale na pewno, na pewno rozmawiacie. Rozmawiamy merytorycznie. Rozmawiamy o pewnym programie, bo proszę zwrócić uwagę panie redaktorze, że jeżeli dojdzie finalnie do takiego scenariusza, że marszałkiem senatu zostanie ktoś z tych 51 senatorów z paktu senackiego, no to mamy pewne, że senat z Izby Zadumy stanie się Izbą Zadymy politycznej, stanie się Izbą torpedowania pracy Sejmu i rządu. No stanie się takim dziwadłem politycznym, bo Przecież Senat jest po to, ażeby poprawiać prawo, które tworzy Sejm i wspierać. Ale wielu polityków waszej opcji, czy to jest porozumienie od Gowina, czy, czy nawet sprawa sprawiedliwości, mówisz, że to nie, nie jest potrzebne, że to tak naprawdę może być tak, żeby ten Senat był w innych rękach, może to będzie lepiej, ustawy będą bardziej dopracowane, etc., etc. Nie, no to jest takie myślenie bardzo życzeniowe i bardzo idealistyczne. Polityka to jest walka, przyglądaliśmy się totalnej opozycji przez 4 lata w Sejmie, w Senacie też nie było łatwo z senatorami opozycyjnymi, chociaż może ta kultura sporu była troszkę yy, lepsza i, i nie budziła aż takich emocji, media się też Senatem aż tak bardzo nie interesowały, natomiast teraz będzie co innego, no Senat na pewno stanie się areną bardzo mocnego propagandowego działania, zresztą wystarczy popatrzeć z jakimi senatorami po tej drugiej stronie będziemy mieć obecnie do czynienia, no trudno mi sobie wyobrazić. Że nagle pan senator Brejza czy pan senator Kamiński staną się merytorycznymi fachowcami A od szczegółów. Pan w studiu, Marek Pęk, wicemarszek Senatu z Prawa i Sprawiedliwości, cały czas wicemarszaek, bo nie mamy nowego prezydium tak. Sejmu, wyobraża sobie, że wy utracicie Izbę Wyższą, że wy stajecie kontrolę nad Senatem. I będzie się przez lata rządzić? Nie no, wyobrazić to ja sobie to oczywiście mogę. Tak już patrząc stricte na przepisy prawa i na uregulowania konstytucyjne, no Senat ma ograniczone możliwości obstrukcji. Ma czas 30 dni na rozpatrzenie ustawy, która wpłynie z Sejmu, więc 30 dni jeżeli się nie wypowiemy, jeżeli będziemy przeciągać, no to i tak na biurko prezydenta trafia ustawa w wersji sejmowej. Natomiast są jest... jeszcze zupełnie inne możliwości, na przykład na og ogłaszania przerw, yy, takiego stworzenia z Senatu jakiejś Izby, gdzieś zawieszonej w jakimś zupełnie. Ale też innym... warunki poza takie czysto proceduralne, warunki polityczne. No, Przede wszystkim pozycja konstytucyjna marszałka senatu, marszałek senatu to trzecia osoba w państwie, ma bardzo duże możliwości spotykania się chociażby na forum międzynarodowym ze swoimi odpowiednikami z innych państw, z ważnymi przedstawicielami rządów, przedstawicielami instytucji europejskich i tak Jeżeli to byłby na przykład marszałek Borusewicz, no to jestem pewien, że nie przepuści żadnej okazji, a uderzać w rząd, a podnosić te, te wszystkie przetrenowane przez ostatnie 4 lata o kryzysie demokracji, problemach z praworządnością, no nie będzie to służyło Polsce. Wytrzymacie całą kadencję, całą pełną kadencję czteroletnią z Senatem w rękach opozycji? Na, pe na pewno będziemy robili wszystko, ażeby jednak y, y, doprowadzić do tego, żeby w Senacie była ta sama y, większość, która, która jest w Sejmie, czyli żeby Senat wspierał rząd. Czy to się stanie już teraz, czy to się stanie w trakcie kadencji, tu jeszcze różne warianty są możliwe. Ja jestem sceptyczny co do tego, że pakt senacki Utrzyma się długo. Myślę, że teraz oczywiście będzie taka mocna mobilizacja, bo wszyscy patrzą: patrzy Donald Tusk, patrzy, patrzy Grzegorz Schetyna. Ale jak zaczną się pojawiać te tendencje odśrodkowe również w Sejmie, zacznie się walka o przywództwo w, 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 po stronie opozycyjnej w Sejmie. To się musi naturalnie przenieść na Senacki Pakt Opozycyjny i, i zacznie trzeszczeć. Ale tak dobrze rozumiem, że pan senator, pan marszałek ma nadzieję, że jeżeli Platforma, bo chyba o tym mówimy, się zacznie rozpadać, jeżeli tam będą jakieś ruchy, że część do PSL Koalicji Polskiej, część do SLD, nie, może jakaś nowa partia powstanie, to wówczas będzie szansa na przyjęcie Senatu? Takiego wariantu również nie wykluczam, ale jeszcze raz powtarzam, na razie skupiamy się na tym, ażeby na pierwszym posiedzeniu Senatu 12 listopada wybrać na marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Ej, tu nie będzie żadnego innego kandydata? No na razie tak, takie są uzgodnienia, natomiast yy, yy, bo to jest naturalna kolej rzeczy. Marszałek Stanisław Karczewski jest liderem Prawa i Sprawiedliwości w Senacie. Natomiast ostateczne decyzje oczywiście podejmie kierownictwo zjednoczonej prawicy, komitet polityczny, komitet wykonawczy, no i trzeba się też porozumieć no w na poziomie koalicjantów. Klubu wyręcznych. Prawo i Sprawiedliwość w Senacie jest ktoś bardziej konsyliacyjny, ktoś, kto mógłby być bardziej strawny dla opozycji, albo trudniej byłoby go odrzucić. Pani senator Lidia Staroni albo ktoś. No, pani, pani senator Lidia Staroni w ogóle jest poza Prawem i Sprawiedliwością w tym momencie. No, Marszałek Karczewski jednak ma ogromne doświadczenie, po pierwsze jako marszałek dziewiątej kadencji, jako wicemarszałek bodajże dwóch poprzednich, był szefem klubu y, tej części senackiej też przez, przez wiele lat. No to jest polityk wytrawny, y, to jest polityk bardzo Ale doświadczony. Ale jednak lider obozu politycznego być może ktoś, kto stał y, przez ten czas trochę z, 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 z boku tych sporów byłby lepszy bardziej kompromisowy dla PSL-u, dla części platformy, być może dla tych niezależnych posłów czy senatorów, przepraszam. Myślę, że, że, że ta waga, waga negocjacji w Senacie jest na tyle duża, że, że na, to na pewno nie jest kwestia taka, że Marszałek Karczewski albo nikt inny. Marszałek Karczewski na pewno jest też takim człowiekiem ogromnej pokory i, i, i on nie będzie tutaj stawiał siebie jako takiego warunku koniecznego, natomiast no, na razie o nikim innym nie mówimy co się stanie w czwartek, tym zapowiadanym od tygodnia prawie w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. Tam jakieś ważne decyzje zapadną. Czy państwo podsumujecie tą kampanię, także kampanię senacką, która wypadła tak sobie? No to po pierwsze to będzie takie dość ciekawe spotkanie o charakterze personalnym, bo spotkają się już z jednej strony parlamentarzyści, którzy kontynuują swoją drogę parlamentarną. Również na pewno nie zabraknie tych, którzy nie zdobyli mandatu. Ale to już takie wspólne spotkanie Ale tych, tak... co mają Mandat i tych, którzy będą mieli mandat. Czyli Myślę, że tak. Myślę, że na tym klubie już mogą się też pojawić 500 osób parlamentarzyści będzie. elekcji. No, jesteśmy sporym, sporym klubem parlamentarnym. Ja pamiętam moje pierwsze posiedzenie klubu parlamentarnego sprzed 4 lat w sali kolumnowej, tam ledwo żeśmy się też pomieścili jako posłowie senatorowie, jeszcze do tego parlamentarzyści europejscy. No to jest całość naszego środowiska na poziomie parlamentarnym. No ale najważniejszym elementem takim politycznym będzie wystąpienie prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Zawsze tak jest. To będzie pewne podsumowanie tego, co się stało, no i już wyznaczenie pewnych na pewno priorytetów na najbliższe miesiące, bo nie ukrywajmy, że my jak zwykle po, po kolejnej kampanii wyborczej płynnie wkraczamy w następną, następną, czyli kampanię prezydencką Andrzeja Dudy. Pan senator uzyskał mandat senatorski po raz kolejny z bardzo dobrym wynikiem, ponad 100 tysięcy, no ale nie wszyscy chyba tak ciężko pracowali. Jest to rozliczać? Będzie jakieś, jakieś głowy polecał po tym spotkaniu czwartkowym? Każdy, każdy przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie. No, na pewno tutaj jest pewna odpowiedzialność szefów struktur, szefów okręgów, poszczególnych w których którzy odpowiadali pełnomocników wyborczych no ale każdy jest kowalem własnego losu i to przede wszystkim każdy z kandydatów powinien rozliczyć się sam ze sobą, czy zrobił maksymalnie dużo, ażeby mandat zdobyć. Na pewno były takie przypadki, gdzie tej pracy mogło być więcej, ale były również takie przypadki, że ktoś gdzieś bardzo ciężko pracował albo był bardzo dobrym senatorem, a tej reelekcji nie uzyskał. Tak gdzie mogło być więcej i... już pan jako wicemarszałek Senatu, osoba jednak lider Sztuczka Senackiego Prawa i Sprawiedliwości, już pan wychwycił te osoby, które mogły ciut ciężko ja, mogę, ja może inaczej powiem. Powiem o takich senatorach, których na pewno będzie mi brakowało, natomiast nie będę się odnosił do ich pracy, bo tych szczegółów nie znam. No o bardzo pracy kampaniny oczywiście. Tak, tak chodzi. bo przecież nie mam wglądu w pracę każdego, każdego z senatorów. No na pewno będzie brakowało w Senacie chociażby profesora Jana Żaryna, który no robił świetną robotę w tej tak zwanej polityce historycznej. Myśmy, myśmy podjęli w, te, w tej kadencji wiele bardzo ciekawych, ważnych uchwał. Przypomnieliśmy mnóstwo takich zapomnianych, pomijanych przez lat wydarzeń historycznych. Nazwaliśmy pewne, pewne sprawy. Pierwszy raz w historii yy, po imieniu, jak chociażby ludobójstwo yy, na Ukrainie, po raz pierwszy w uchwale Senatu zostało wprost nazwane ludobójstwem, i tu na pewno ogromna zasługa senatora Chociaż Żaryna. Już potem nowelizacja ustawy o IPN to nie było chyba tak doskonały projekt. No tutaj to już, to już Senat miał ograniczone możliwości powstrzymania tych spraw. No, Senat w ogóle ze swojej natury jest troszeczkę dalej od tego bieżącego. Sporu politycznego i dlatego ja bym chciał, żeby tak pozostało, żebyśmy to już się zmieniło, Izbą panie marszałku. Zadumy i refleksji, takiej dojrzałości politycznej. To Senewrat i panie marszałku. Zobaczymy. Nie, to już widać, już widać po tych kilku dniach, jak dziennikarze polubili Senat, jak tam jest ciekawie. No tak, no tak. To, to, to będzie rzeczywiście w tym momencie izba, która media będzie szczególnie na początku bardzo mocno elektryzować. To na pewno Marek Pęk, wicemarszałek Senatu, szef struktury. Prawa i Sprawiedliwości i polityk tej partii, ale szef struktur w Krakowie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Był gościem Popołudnia No to co, my się pożegnamy po krakowsku. Myslowic i Marek Grechuta w piosence Kraków. My często do piosenek graliśmy, kiedy byliśmy w Krakowie, bo przez dwa tygodnie Radio wnet nadawało Miałem okazję również spotkać się z panem redaktorem Skowrońskim. Tak w jest. I na już nam się łezka wokół kręci i tęskno nam za Krakowem, z niech zaśpiewa i Myslowic i Marek Grechuta po krakowsku. Chętnie posłucham. Po krakowsku. Chętnie posłucham. Po krakowsku.